Teraz bardzo niesportowe zachowanie Klechy, który uderzył kijem trzymanym obrącz jednego z Torunian. Zaraz przyjechał Wiśniewski i rozpoczyna się walka na pięści, która teraz bardzo, bardzo się zaostrza. Spadły kaski obydwu zawodnikom. Powalony Klecha na lód. Można okrzyknąć zwycięstwo Wiśniewskiego, no ale jeśli chodzi o punkty, no to trzy na pewno zostaną tutaj przyznane zespołowi Orlico Polenal.